podłączenie czujników cofania. Mamy tak, do zasilania masa plus po stacyjce, wsteczny i światła stopu. I to wszystko. Wyświetlacz mamy do czujników. Pokazuje nam odległość z przodu, odległość z tyłu. No, tak to wygląda. Centralka. Bezpieczniki. No i tyle. Podłączenie instalacji to zajmuje godzinę. No, drugą godzinę przepuszczenie przewodów na przód, na tył. No i największy problem chyba w sumie z podłączeniem to jest wywiercenie otworów. Wymierzenie odległości, wywiercenie otworów w zderzakach. No, najwięcej czasu pochłania. Centralka musi być schowana wewnątrz samochodu. No, bo nie jest niestety wodoodporna. A czujniki naprawdę bardzo dobre. Warto założyć. Valeo. Założyłem już kilka kompletów i nie ma żadnych reklamacji. No. Bardzo fajnie system się sprawuje. Tak więc tak, polecam. Bardzo prosty montaż, nie trzeba oddawać do żadnych warsztatów. No, można samemu śmiało zakładać. Żadna filozofia.